Dzień dobry Państwu, Tomasz Rawiński, witam w kolejnym odcinku cyklu Teraz i zawsze. Dzisiaj razem z Pawłem Milcarkiem będziemy rozmawiali o tym, czy dopadł nas koniec cywilizacji chrześcijańskiej. Zapraszam. Ogóle, chciałem, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o końcu cywilizacji chrześcijańskiej, o tym, czy rzeczywiście mamy koniec cywilizacji chrześcijańskiej. Myślę, że temat jest jakoś ważny, bo niewątpliwie cywilizacja zachodnia, ta, która wyrosła z chrześcijaństwa, jest w kryzysie. Pretekstem do naszej rozmowy jest książka Chantal Del Sol, właśnie pod tytułem Koniec świata chrześcijańskiego. Nie będziemy o niej dokładnie rozmawiali, bo... Bardziej nas interesuje, myślę, problem, ale profesor Del Sol stawia właśnie taki, taką tezę, że żyjemy w takich czasach bardzo analogicznych do schyłku czasów pogańskich. To znaczy, że Poganie w IV wieku, on tam IV wiek wskazuje, czyli wiele wysiłków, żeby zachować swoją kulturę i też, też religię, ale można powiedzieć, że walec chrześcijański, który okay. szedł... Wszystkie ich wysiłki no, czynił bezsensownymi. To znaczy, ta kultura po prostu odeszła mimo starań, żeby została zachowana. I że trochę coś takiego. Tylko teraz chrześcijanie teraz, są, są tym pogadami <gadami>, że są coś świetnie zorganizowani. Tak? Spotykają się, debatują, działają, starają się być aktywni w różnych obszarach społecznych, ale walec nowoczesności się cały czas przesuwa i, jak pisze profesor Dersol, nigdzie nie udało się go tak naprawdę zatrzymać i że pewnie nawet tak stanie się w Polsce, która dzielnie walczy, jak, jak autorka w pewnym momencie wspomina. I to jest taka wizja, z jej, jej taka perspektywa, że teraz chrześcijanie właściwie to powinni się z tym zgodzić i zejść do takiej sfery prywatnej, religijności w pewnym sensie. To znaczy, że trochę Trochę jak święty Paweł mówił, modlić się za rządzących, żeby nas nie uciskali, ale w gruncie rzeczy już nie podejmować tego wysiłku cywilizacyjnego, ponieważ kultura się zmieniła. Ludzie nie chcą słuchać dobrej nowiny, a więc należy się niejako pogodzić z tą taką historyczną porażką, co niekoniecznie unieważnia, jak ona mówi, sam sens. Wyznawania pana Jezusa. Tak? Bo to, to jakby nie jest w ogóle tematem, tematem tej, tej książki. Temat jest taki całkowicie cywilizacyjny. No i właściwie on mówi, że to dobrze, że ta cywilizacja się skończyła. Słysza. Bo jej zdaniem nie, nie jest właściwe, żeby chrystianizm łączyć z przemocą, to w ogóle jakąkolwiek mhm. przemocą, nawet taką stosowaną. W słusznym celu. Tak? No, mm -hmm. Zawsze władza polityczna łączy się z jakimś stosowaniem przemocy, że ona mm -hmm. w, mm -hmm. w ten sposób to łączy i mm, ma taką nadzieję, że nadejdą teraz czasy pogodnego pogaństwa, gdzie po prostu chrześcijanie jakoś się włączą w taki ogólny nurt. Y istnienia, ale to jest taki paradoks tej książki, na tym może, może zakończę jej referowanie, że jednocześnie autorka nieustannie daje sygnały, jak bardzo obawia się nowoczesności, która ma skłonność do właśnie nadużywania przemocy i jak się zdaje, ma taką świadomość, że to ci chrześcijanie właśnie mogą być jednym z głównych celów stosowania takiej przemocy, nawet jeżeli nie bezpośredniej, to jakiegoś rodzaju wykluczenia. Ale ja chciałbym wrócić do hasła, tak, które tworzy tytuł tej książki. Czy rzeczywiście pewien kryzys jakiejś formacji takiej cywilizacyjnej, historycznej, którą wiążemy z cywilizacją chrześcijańską, oznacza koniec świata chrześcijańskiego? Czy, czy to w ogóle nie jest niesłuszna diagnoza w ten sposób myśleć o naszych czasach? No cóż, to nie jest oczywiście pierwsza książka i zapewne nie ostatnia książka, w której się autor zmaga z czymś, co się nazywa końcem Christianitas. Takie książki są, przypomnijmy, wydawane od wielu dziesięcioleci. Kolejni myśliciele próbują się z tym rozmaicie zmierzyć czy to mówiąc wprost o chrześcijaństwie, czy mówiąc o cywilizacji naznaczonej chrześcijaństwem, czy czasami to się sprowadza do kwestii zachodu, co też oczywiście już trochę nam zmienia obraz. No tak. A w ostatnim czasie, obok Del Sol, mieliśmy wcześniej też bardzo przyjmowaną w, także i w Polsce z dużym zainteresowaniem książkę Dreyer'a o opcji Benedykta. One są... W pewnej mierze podobne, choć myślę, że czytelnicy. Tych książek się trochę dzielą wedle pewnych obozów, ale. Ale rzeczywiście ale generalnie... są pewne wątki, bo Ta, również jest. Del Sol kończy takim trochę romantycznym obrazem mnichów, Ta, którzy gdzieś tam, którzy gdzieś tam, ukrywają, tam prawda, i... i żyją swoim tak. życiem chrześcijańskim, jako odłączeni od świata. No to tak. jest ten wątek bardzo drejerowski. No, ja trochę tak obawiam się, że, 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 że nieraz te, te różne wizje gdzieś tam yy, mają w sobie sporo takiego szatobriandyzmu romantycznych mm -hmm. marzeń tak. o powie... Odrodzeniu chrześcijaństwa nie tam, gdzie wszyscy by się go spodziewali, ale odłóżmy na bok te różne śmiesznostki czy żarty, bo w tych książkach zawsze tego typu można takie rzeczy wskazać, ale no, z samym problemem. Tak? Tak. To, to, z czym na pewno należy od razu się zmierzyć i przy lekturze takich książek i przy dyskusjach tego typu, to jest ustalenie pewnej rzeczy podstawowej. Czy przez chrześcijaństwo, świat chrześcijański, cywilizację chrześcijańską. Rozumiemy jakiś, e, jakąś naroś, historyczny błąd, który został kiedyś popełniony. Prawda? Bardzo często mówi się o Konstantynizmie, że tak? było bardzo, jakiś to, to tam czwarty wiek, i później de facto e, cywilizacja chrześcijańska tworzona pod patronatem politycznej władzy chrześcijańskich cesarzy. Mm -hmm. Tak to by wyglądało. I Potem, w sumie, ten błąd miałby być Powtarzany w kolejnych epokach w schemacie jakiegoś powiązania chrześcijaństwa i orędzia kościelnego, Ewangelii z władzą polityczną, która deklaruje chęć służenia tak, chrześcijaństwu, ale de facto na, na tyle ma w sobie dużo tego ciężaru naturalnej, takiej rządzy, tak politycznej, że de facto przekształca chrześcijaństwo w swoją własną ideologię. To jest, to jest generalnie takie myślenie. Otóż jeśli chrześcijaństwo cywilizacyjne, czas, byśmy utożsamili po prostu z tym jednym błędem, który rzekomo się przez wszystkie epoki mhm. replikuje, no to, to oznaczałoby, że, że, że nie widzielibyśmy żadnej wrodzonej chrześcijaństwu funkcji cywilizacyjnej. To jednak jest inaczej. Chrześcijaństwo jest religią Logosu, religią wcielonego Logosu. I to prawda, że, że o ile no Kościół tak jest, jest tym jakby duchowym państwem Bożym na ziemi, tak, ale, ale ono promieniuje na przestrzeni naturalne kultury, pol, także polityki. Więc sytuacja, w której chrześcijanie w jakiejś społeczności, dochodząc do pewnej Liczby, do pewnego, jakby no, naturalnego oddziaływania na życie publiczne. Będą chcieli, żeby e, zarówno myślenie o prawie naturalnym, e, promowane przez Kościół w świetle Bożych Przykazań, jak i tradycja chrześcijańska, moralna, szerzej ewangeliczna, e, żeby miała wpływ na życie, na życie publiczne, na porządek życia publicznego. To, to jest rzecz naturalna, to tak będzie zawsze. To znaczy, Trzeba zniszczyć chrześcijan, żeby, żeby również zniszczyć jakąś myśl o cywilizacji chrześcijańskiej. Czyli, krótko mówiąc, to marzenie o tym, że całe chrześcijaństwo stanie się na przykład monastyczne. W sensie, jeśli, jeśli życie monastyczne miało być apolityczne, tak? czyli bez jakieś własne państwa, własne społeczności państwa w cudzysłowie, w cudzysłowie własne miasta, tak. własne, własne społeczności, które żyją wewnątrz jakiegoś świata niechrześcijańskiego. To nie jest to jest mit. Choćby ci mniejsi, czyli tak, wspólnoty mniejsze, one zawsze potrzebują zewnętrznego wsparcia, one zawsze potrzebują także zewnętrznej, poza klasztorem, polityki chrześcijańskiej. A więc jeśli, Del Sol, jeśli profesor Del Sol sama, to też na jej kartach jest widoczne, podejrzewa, że to, że to pogodne pogaństwo, neopogaństwo, to jest raczej taka, takie marzenie, tak? a prawda jest taka, że nowoczesność wyostrzyła się w niechęci do Kościoła i chrześcijaństwa. No to raczej no, po prostu nie możemy co marzyć tak? o tym, że, że, że dojdzie do takiego ułożenia relacji. Trzeba powiedzieć sobie jasno, że pokolenie profesor Del Sol ma za sobą już nadzieję, marzenia i Całkowitą e, falsyfikację pragnienia związanego z Soborem Watykańskim II. Bo tak można oczywiście się długo odgrywać na Konstantynie i na Karolu Wielkim, i na w ogóle jeszcze tak opowiadać różne rzeczy słuszne lub niesłuszne o, o tych różnych katolickich kontrrewolucjach państwowych w wieku XX. To, to, to można, tak, można. Ale jeśli, ale jeśli traci się w tej całej dyskusji z oczu, Wielką próbę dogadania się ze światem nowoczesnym, która wyszła z samej centrali Kościoła, Sobór Watykański II, zmieniono masę instytucji, zmieniono bardzo wiele w Kościele. I to znowu użyjmy tego samego wyrażenia, które, które Ty podałeś o centymetr nie, nie, nie zwiększyło ani otwartości. Świata niechrześcijańskiego na chrześcijaństwo, ani, nie, ani w żaden stopniu nie zahamowało kryzysu. To przez dziesięciolecia się mówiło, że może no, nie, wszystkiego się nie rozwiązało, ale zahamowało się wielki kryzys. No, nic się nie zahamowało. W związku z tym, dlaczego o tym mówię? Bo Sobor Wetykański II zaproponował, w wielkim skrócie mówiąc, opcję w sensie politycznym. Tak, w sensie tak, zresztą wejdę Ci w słowo, bo na początku książki Chantal Sol, jakby referuje, czy tak pokazuje dwie takie nowoczesne, świeże jeszcze w pamięci ludzkiej próby podtrzymania tej chrześcijańskiej historycznej. Z jednej strony wskazuje na francuską prawicę, zresztą nie tylko francuską, ale no, jako, że jest francuską autorką, to jest to jej najbliższe. Na Morasa, prawda? w pewnym sensie taki w ogóle katolicyzm kulturowy Morasa, Masisa Ale zaraz potem, oczywiście, też pojawia się Maritain, tak? który mhm. e, też miał tę swoją propozycję, można powiedzieć, takiego chrześcijaństwa, które brata się z liberalizmem, tak? z demokratyzmem. Mhm. Tak? Jest trochę powtórzeniem e, historii Sionu, tak, Sainiera, mhm. tak? Więc, więc wydaje mi się, że ta jej rezygnacja. Trochę wynika właśnie z takiego poczucia, że dwa naprawdę bardzo różne sposoby poradzenia sobie z tym walcem pogaństwa nowoczesnego przegrywają, tak? No tylko, że jakby takie jest pytanie, czy to rzeczywiście ma oznaczać zupełne nasze wycofanie się ze świata, skoro duże projekty takie, można powiedzieć, ideowe poległy, i czy, czy rzeczywiście. No bo może to jest jeszcze taka, taka myśl z tej strony, że ostatecznie to zniszczenie chrześcijan yy, odbędzie się przez yy taką adopcję tak, ich do pewnego systemu nowoczesnego, bo jeszcze trochę o takim, e, takim nieszczęściu jakby nie, nie powiedzieliśmy, bo mimo wszystko ten projekt Marytynowski, hadecki w założeniu miał doprowadzić do odrodzenia tak, cywilizacji chrześcijańskiej, pewnej nowej, jaką mówił, niesakralnej, a bardziej takiej świeckiej formule, ale może to zniszczenie właśnie będzie tym, że po prostu ostatecznie chrześcijanie się upodobnią do wszystkich innych ludzi nowoczesnych i przez jakiś czas jeszcze chrześcijaństwo będzie rodzajem takiej, takiego etnograficznego trochę dodatku, tak? przepraszam, no tak brutalnie to, to nazywam, yy, ale może to jest po prostu rodzaj takiej osobistej rezygnacji u autorki, a a Nie, nie jakby rzecz, opis rzeczywistej też kondycji. tak? Ja myślę, że e, oczywiście nie trzeba być e, brutalnie krytycznym wobec e, książki Chantal del Sol, bo, e, bo to by oznaczało odrzucenie całkowicie trudności, z którą ona się e, wiąże. To trudność jest poważna mm -hmm. i, mądre tak, i, tak, mądrego, tak. i mądrego dzisiaj e, nie ma, e, kto by powiedział, że mam w ręku gotowe rozwiązanie. W praktyce, w wymiarze takiego szukania pewnych opcji praktycznych, może okazać, że bardzo często będziemy się dogadywali z ludźmi, z którymi no, nie dogadujemy się w płaszczyźnie jakiegoś, jakichś generalnych opisów historiozoficznych. Mhm. Bo może rzeczywiście jest tak, ja tutaj nie mam zdania, rzeczywiście jest tak, że w sytuacji, w której opinia katolicka jest manipulowana bardzo głęboko o czym za chwilę, jest jakby różne poszczególne elementy chrześcijaństwa są zabierane chrześcijaństwu w płaszczyźnie symbolicznej przez, przez różne ideologie, to nie dzieje się od wczoraj, no to może rzeczywiście jest tak, że chrześcijanie muszą się w którymś momencie, albo w którymś miejscu, albo w którychś różnych sytuacjach wycofywać, prawda, z przestrzeni bezpośredniego działania politycznego. Może tak być. Ten rodzaj tego typu ascezy, tego rodzaju ucieczki z systemu, ja nie wykluczam. Mhm. Tylko, że to nie może się w żadnym razie przekształcić w przekonanie, że chrześcijanie są zwolnieni z obowiązku społecznego. To, na, to, to jest ważne, żebyśmy to umieli rozróżnić, przynajmniej na poziomie zasady, żebyśmy wiedzieli, że ewentualna Ewentualne wycofanie się na przykład z jakiegoś wielkiego układu partyjnego, to nie jest powiedzenie, że nie interesuje nas polityka, bo to ona nie może przestać nas interesować. Trzeba znaleźć jakieś formy oddziaływania w polityce demokratycznej, takie, które okazują się skuteczne i to nie w wymiarze. Zapewnienia bezpieczeństwa naszej sekcie, tak? bo chrześcijaństwo by się stało taką sektą, która mm -hmm. zabezpiecza swoje interesy, tylko w wymiarze spełnienia także yy, no, tej chrześcijańskiej misji wobec no, na przykład oby obyczajów. Prawda? Wobec mm -hmm. tej... Więc to na pewno yy, powiedzmy sobie jasno. Z jednej strony bycie chrześcijaninem, istnienie to nie jest kwestią dyskusji, czy my się zdecydujemy, czy nie. Ona jest naturalną konsekwencją bycia chrześcijan jako pewnego zjawiska społecznego. Do... Czyli można powiedzieć, że nawet gdyby przyjęć, że skończyła się ta historyczna epoka mm -hmm. cywilizacji chrześcijańskiej, to można mówić na przykład o pewnego rodzaju chrześcijan w takiej diasporze. No, por... Można. Się można, taki, bo, takim można bo, bo, bo poza tym yy, jednak, yy, ja nie chcę oczywiście nagle wyciągać tej karty że poza Europą się różne inne rzeczy dzieją wspaniałe i tak. tak nie bez różnie w różnych obszarach różne problemy występują, ale jest prawdą, że problemy Francji, Niemiec, a może też i Polski, to nie są problemy całego chrześcijaństwa i nie wszędzie i nie wszędzie ten przekład chrześcijaństwa na życie społeczne będzie wyglądał tak samo. Mhm. Więc to, że gdzieś na poziomie, w którym na przykład przyzwyczailiśmy się widzieć wpływ chrześcijaństwa bardzo głęboki, nagle właśnie nie nagle, tylko w ciągu de facto 100 lat, prawda, to wycofywanie się następuje, że to jest po prostu reguła dla całego świata. Może niekoniecznie. Nie, mhm. Co do tego nie, nie, nie jest oczywiste. Nie chodzi mi o. To, że gdzie indziej będą nagle potężne sukcesy rozwój chrześcijańskiej jakiejś opinii publicznej, tylko chodzi o to, że zapewne różne są recepty w różnych obszarach wobec różnych systemów, w których chrześcijanie się znajdują, w których żyją. Natomiast to, z czym chyba zarówno czytelnicy del Sol, jak ona sama może nie do końca sobie. Radzą intelektualnie, czy nie, 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 się tym, z tym nie konfrontują. To jest fakt, że, że część tych zjawisk, które oni uważają za by, formy, y, jakiegoś właśnie chrześcijanie, tak, Udelsol na przykład, no, nie wiem, to są jakieś. Y, y, formy polityczne, które ona nazywa faszyzmem, tak, czyli te, no, dla nas to brzmi to, w ogóle wspomnieliśmy w To co o tej prawicy, tak, no, tak francuskiej tak, raczej. Tak, tak, kontrrewolucyjna mm. prawica de tak, facto, tak. nie żaden faszyzm, ale powiedzmy, że, że w ten sposób, że to też jest zjawisko, które ma swoje yy, 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 no bardzo pozytywne, tak, powiedzmy sobie do dzisiaj yy, aspekty, ale jest w, nim jest w nim samym, w tym zjawisku problem postchrześcijaństwo, o którym my dyskutujemy. To znaczy, że ludzie, czasami o bardzo dobrych intencjach, ale ludzie nie mający jakby osobistego życia wiary i osobistego, nie będący chrześcijanami tak w jakimś własnym przekonaniu, ale przekonani do, do, do ideałów społecznych chrześcijaństwa, próbują bronić tej, tej cywilizacji. To samo w sobie odruch bardzo słuszny, ale. Gdzieś wewnątrz tego, tego systemu myślowego może się pojawiać oczywiście, nie, teraz nie mówię o konkretnych autorach, ale może się pojawiać niestety już ta, yy, ta pokusa, żeby bardziej bronić pewnego określonego systemu układu politycznego, a nie, yy, a nie, sam, a, a nie, a nie wiary. I myślę, że odruchowo od tak gdzieś tam. Yy, Autorzy tacy jak Del Sol e, się tym nie, 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 niepokoją. Ale z tego wyciągają wniosek, że wszędzie tam, gdzie jest e, spór o władzę i siłę, to tam chrześcijanie powinni się właściwie wy, wycofać. Nie jest takie proste. Chrześcijaństwo e, zapewne zwyciężyło e, mocą przekonania przed, wiek, przed wiekami, ale przełom rzeczywiście taki, który dał całym pokoleniom wiarę chrześcijańską, to był przełom polityczny. No, to nie, nie, mówić ten, nie, nie tylko ten jeden Konstantyn, po prostu wszędzie tam, gdzie także potem władcy barbarzyńscy w Europie decydowali się być władcami chrześcijańskimi, władcami katolickimi, no to jednak całe przestrzenie znajdowały się w zakresie tego, tego oddziaływania. Więc te wieki tego, tego doświadczenia... Są dla nas dowodem, że władza nie jest, e, chyba że ktoś sądzi, że, że wszystko to było mm. zakłamane, tak? mm. ale jeśli, jeśli jednak tego tak łatwo nie wyrokujemy, no to powiedzmy sobie szczerze, władza nie jest e, rzeczą przeklętą, prawda? nie jest obszarem, w którym chrześcijanie natychmiast stają się e, jakimiś demonami e, pierścienia, tak? tracą e, swoje własne. Ideały. Więc obecna sytuacja, w której władza rzeczywiście nie służy chrześcijanom w większości, to jest, to jest jakaś sytuacja, z którą, którą trzeba zanalizować, którą trzeba zdać sobie sprawę, w jaki sposób z tą władzą wchodzić w relacje, w jaki nie, czy pewne modele rzeczywiście są już nie do podjęcia. Natomiast no nie należy to, to jest najważniejsza rzecz, nie należy z tego wyciągać po, po, zupełnie pochopnego wniosku, że chrześcijanie po prostu jak się schowają do jaskini, to, to, to po pierwsze świat nic będzie do nich nie miał. To jest pierwsze złudzenie nieprawdziwe, a drugie, hmm. że sami będą normalnie yy, rośli w wierze. To no nieprawda w jaskini się nie, roś, nie rośnie. Yy. Wiesz to ja mam jeszcze takie jedno wrażenie, które chciałbym tu podnieść, że tego rodzaju książki jednak mają zły efekt ostatecznie. To znaczy, jeżeli byśmy może trochę zestawili tę pozycję z chociażby z hejem Marcina Kędzierskiego, tak? O końcu imaginarium katolickiego w Polsce, jak obserwujemy też drogę tego autora w kolejnych tekstach, to ja widzę taki właśnie ten problem adaptacji, to znaczy, jeżeli występuje pewien proces poddania się, pewnej takiej kapitulacji wobec problemów, Świata, przestaje się przyjmować chrześcijaństwo jako jednak pewne remedium na przynajmniej część społecznych e, kłopotów, to następuje takie dołączenie do, do nowoczesności przez dekonstrukcję własnej postawy. tak Już nawet nie tylko wiary, bo może w kwestię wiary nie wchodźmy, bo jest też osobista, ale pewnej takiej filozofii społecznej, która e, z wiary wynika. Ja trochę się obawiam, że e, efekt książki del Sol też taki będzie, że jednak. E, taki rodzaj demotywacji, który nie będzie wpływał tylko na m, aktywność społeczną, ale dla wielu osób będzie y, oddziaływał na erozję ich osobistego stosunku do Pana Jezusa, no tak mówiąc wprost. No, nie wiem, jak to jest z tymi osobami, które tam, czy tą osobą, którą ty wspomniałeś, to jest oczywiście, trzeba było osobno przedyskutować, ale takie zjawisko tej... Yy, tego zwolnienia się i takiego właśnie adaptacji, ono, ono rzeczywiście da, da, daje o sobie znać. To jest charakterystyczne, że, że najbardziej entuzjastyczną publicznością e, także tej książki, ale nie mówimy tylko o tej książce, tylko pewnego tak, sposobu myślenia, myślenia, no jest, są, 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 e, są e, to są dwie, dwa typy reakcji. Jeden e, najbardziej entuzjastyczny jest taki, że Oto autorka konserwatywna, zawsze się to bardzo mocno podkreśla, tak. ogłasza koniec pewnego ideału konserwatywnego chrześcijaństwa. Tak to się wskazuje. No, mm -hmm. to, 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 to bardzo jest nieścisłe, bo i Chantal Del Sol nie jest myślicielką konserwatywną. Może na tle bardzo laickiej Francji pewnie tak, no, ale tu bardziej uczciwe byłoby powiedzenie, że to jest liberalna neokonserwatystka. No, oczywiście jak. Wielu we Francji, mająca background, zresztą doskonale czuje się w tej książce, takiego pewnie konserwatywnego katolicyzmu w jej wychowaniu, dzieciństwie, w jej, w jej edukacji. Podejrzewam, że tak, ale jako myślicielka jest, jest już w, w innej szkole, w innym więc to nie jest jakby nagle ogłoszenie kapitulacji w samym środku twierdzy, prawda? Tak, jak trochę sobie to. Mhm. Wol... A drugie, no to jest taki. Głos, który zaraz można, że profesor del Sol tak, e, potwierdza no, rzeczy, właściwie, które na przykład, nie wiem, w więzi tak, e, pisywano e, już lata temu. No to, jest, to oczywiście prawda. Nie tylko lata temu w znaczeniu 10 lat temu, mhm. bo w więzi takie rzeczy to pisywano i 50 lat temu, prawda? To znaczy to jest stała pieśń, e, e, tylko zmieniają się jej e, heroldowie. Mali ten, który ma, ma, ma też piękne strony, yy, oczywiście, ale był nieustannie powtarzany i wykorzystywany do tego, żeby potwierdzić, że już nie będzie tego średniowiecznego chrześcijaństwa. tak? Wtedy jeszcze były te marzenia o nouvelle chrétienté i to nowe chrześcijaństwo miało być właśnie demokratyczne, miało być właśnie wieloświatopoglądowe. Ale co tak? najgorsze, to jeszcze w polskim kontekście Maritena jako wykorzystywano też do uległości wobec komunizmu. A, ale rzeczywiście prawda? i dokładnie niestety, choć to może zaboleć e, osoby, które się tutaj zachwycają teraz del Sol, ale ten sam schemat adaptacyjny on występuje dzisiaj tylko kiedyś adaptowaliśmy się mieliśmy się adaptować do tej epoki, której się już się nie skończy, bo tą nową epoką, która się miała nie skończyć, to była epoka wzrostu nastrojów lewicowych typu marksistowskiego, wtedy one dominowały, wydawało się, że półkuli ziemskiej jest pod panowaniem tej ideologii. Owszem, przykre, że trochę stalinowskiej, ale to się z czasem zmieni, lewica na zachodzie się nie przejmowała tym, czy to Stalin, czy nie Stalin, ostatecznie chodziło o to, że ma zwyciężyć nowe myślenie lewicowe. I Ten zresztą, niestety, w tym kierunku dokładnie szedł, takiego prze przeświadczenia, mm -hmm. bo najpierw myślał, że tym nowym światem będzie Ameryka, ale z czasem generalnie właśnie ten moment lewicowy, trochę też i u Pawła VI mamy podobne przekonanie, że to w tę stronę świat idzie. To się nie, nie bardzo stało. I w pewnym momencie ten pomysł się nagle przestał podobać, przestało się o nim mówić, o tym chrześcijaństwie lewicowym, takim właśnie rozwie Zniknęło z agendy. Chantal del Sol dzisiaj jest wygodną prorokinią takiej adaptacji do świata, który zwycięża. Świata, mhm. no rzeczywiście, to jest fakt, że, że dzisiaj, tak jak nie wiem, w latach 50., komuś, kto żył w Polsce, no to się wydaje, że już innego świata nie będzie jak świat liberalnej rewolucji obyczajowej, e, zniszczenia różnych fundamentów i tak dalej, i tak dalej. Bardzo możliwe nie, nie możemy tej historii przewidzieć. Ale z drugiej strony, to nie ze względu na walec historii hmm. mamy zupełnie zmieniać e, na przykład pojmowanie społecznych obowiązków chrześcijaństwa, bo to nie w ten sposób się decyduje, że w trakcie. Bardzo ciężkiego przesłuchania, tak? gdzie, gdzie jest się bitym, mhm. nagle zmienia się y, poglądy, wychodzi się z przesłuchania już z innym człowiekiem. No trochę coś tego myślę, że ci, którzy tak nagle zmieniają te swoje mhm. stanowiska, powinni zdać sobie sprawę, czy zmieniają je pod pałką y, tego rodzaju nacisku, y, y, że wszędzie in, obcy zwyciężają. Tak? Czy też, czy też rzeczywiście wyciągnęli wnioski z samego z, z środka chrześcijaństwa. Bo to jest jednak nie tak oczywiste, że przez wieki tak, e, e, jedynie, replikowa jedynie powtarzano e, jakiś straszliwy błąd jednego cesarza e, z, z początku, bo to, 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 to jest mitologia. E, jest, coś, jest czymś charakterystycznym, że wszędzie, że, wszędzie gdzie chrześcijaństwo stawało się faktem społecznym pojawiła się również chrześcijańska cywilizacja. A także w wymiarze życia rodzinnego chrześcijaństwo stworzyło od początku swoją własną e, formułę rodziny. To, to co dzisiaj mm. uważamy za jakby pewną zwyczajność życia rodzinnego, tak. ale co również na naszych oczach jest poddawane krytyce, no to to jest e, e, brzydko mówiąc produkt tak, pewnego rozumienia mo moralnego chrześcijaństwa. Dzisiaj e, ciekawe, że ci, którzy adaptują się do do tej ideologii pewnie następnym krokiem będzie zajęcie się również tymi fałszywymi tak, schematami mm. tradycyjnego wzoru rodzinnego. To może jako krótkie podsumowanie, powiedziałbym, że raczej nie koniec świata mm. chrześcijańskiego, ale no jakaś droga w kierunku jednak nowej formuły tak, w tym świecie nowoczesnego pogaństwa. No i druga taka, taka refleksja. Że niezależnie od sytuacji cywilizacyjnej, zawsze przed chrześcijanami stoją zadania natury społecznej, po prostu i one mogą być wykonywane czy podejmowane niezależnie od tego, jaka jest taka kondycja, można powiedzieć, uniwersalna cywilizacji. Tak, debata jest przed nami, ale pewne zasady w niej są określone od czasów listu do Diognetów. Dziękuję, Pawle, za rozmowę. Dziękuję również. To był program Teraz i Zawsze. Dziękuję za uwagę. Tomasz Rowiński.